najczęściej w czerwcu. W tym roku akurat 19 czerwca mamy festyn rodzinny. Tak jak wspominam i dziękuję rodzicom, że są z nami. I rodzinny festyn to nie tylko na myśli mam najbliższą rodzinę, ale nas jako szkolną rodzinę, bo doskonale tworzymy tą rodzinę, dużą rodzinę, gdzie przy współpracy rodziców, przyjaciół, sponsorów udaje nam się co roku przygotować takie święto rodzinne. Jest to czas na rozmowę, na bycie ze sobą, na wymianę poglądów, na zebranie też ewentualnych podpowiedzi od rodziców, od najbliższych, w którym kierunku mamy pójść. I cieszę się bardzo, bo mimo, że nas deszcz trochę postraszył, w dalszym ciągu jest mnóstwo osób, mnóstwo ludzi i bardzo mi to cieszy, bo są z nami, a to daje nam siłę do działania. Propozycję. Mam bardzo dobry sernik od sowy, czyli ciasto. Czy jest ktoś, kto by chciał taki pyszny sernik od sowy zabrać, cukierni Sowaj? Proszę Państwa, cena wywoławcza tradycyjnie, żeby już nie schodzić z ceny, 50 zł. Czy jest ktoś, kto by chciał za 50 zł ten sernik zabrać ze sobą do domu? 60. 60 po raz pierwszy. Pan? 70? 70 po raz pierwszy. Brawo dla Pana. 80 dla Eweliny, pani tutaj widzę. O, mąż nawet doszedł za siną. 90 mamy, super. 90 po raz pierwszy, 90 po raz drugi. Stówka, stówka dla strony prawej. Proszę Państwa, dla Państwa bojkę, czyli mama z dziećmi, cała rodzina. Mamy 100 zł po raz pierwszy. Dobrze usłyszałam? 100 zł po raz drugi i 100 zł po raz trzeci. Zapraszamy panią Ewelinę, zapraszamy do nas na scenę, życzymy smacznego, a nam pana, nasz pieniążek jest bezcenny, że tak powiem. Każda złotówka zarobiona, że tak powiem, przez radę rodziców, czy darowana przez sponsorów, czy dziś nawet dodatkowo otrzymana z organu prowadzącego, jest wykorzystana na poprawę bazy, na życie, żeby się lepiej i bezpieczniej żyło w szkole. I żebyśmy byli konkurencyjni i dobrą stworzyli ofertę. No właśnie widzimy zmiany, bo ładna nawierzchnia tutaj, ławeczki, jakby prawdziwy amfiteatr. Tak, tak, zgadza się. Jeszcze rok temu na festynie był tutaj krzywy, połamany beton płyty za moimi plecami, ale udało się właśnie dzięki koloniom, obozom, które są w ciągu wakacji, gdzie zarabiamy dodatkowe pieniążki za wynajem sali, pomieszczeń, więc mogliśmy zainwestować, żeby poprawić tutaj to boisko. Ładnie pan to nazwał amfiteatrem, niby się marzył amfiteatr, znaczy kawałek nieużytej trawy, która zrobiła kłopot nawet przy koszeniu, wykorzystaliśmy jako ławki i to też młodzież, dzieci wykorzystują w czasie dużych przerw, kiedy wychodzą na boisko. Jak nie chcą chodzić, nie chcą spacerować, to sobie siedzą i rozmawiają. Bo mama, bo mama. Czasem, gdy wstać mi się nie chce, bo świt jest szary i zimny, to chciałbym, wiecie, zbudzić się choćby na krótko kimś innym. Miałbym kudłaty rudy łeb, nie blond jak jakiś kurczak. Płynąłbym łajbą piórecką, headbanderą wicher by furczał, a na banderze czaszka i na krzyż piszczele dwa gnaty. A ta bandera tukłaby nad moim łbem kudłatym. Mężczyźni od lat dyskryminują kobiety. Chcecie widzieć w nas jedynie kucharki, sprzątaczki i... Pani profesor! Chcecie nas tylko wykorzystywać. Opowiadacie o nas prostackie dowcipy. Droga pani! Milczeć!
Jakim prawem mnie pan obraża? Ja panią obrażam? Dość tego. Nie w końcu pan i panu podobni zrozumieją, że to my, kobiety, decydujemy o losach świata i nie pozwolę, aby nas tak traktowano. Wy, kobiety, o losach świata pani raczy żartować. Już w czasach prehistorycznych kobieta stała na straży ogniska domowego. Przepraszam, jaskiniowego. Shut the fuck up.